Cześć, witam Was znowu w świątecznym odcinku. Tym razem przygotowałam dla Was pomysł na słodki, szybki prezent. Możecie komuś sprezentować, czy to na taką wigilię wśród znajomych, czy na przykład dołożyć do większego prezentu jako słodką przekąskę. Zrobimy miks w tym słoiczku na ciastka, gotowy. Ładnie go udekorujemy i ja już napisałam instrukcję dla osoby, która dostanie taki słoiczek, co ma zrobić. Czyli po prostu będzie musiała dodać jajko, dodać 150 g masła, wymieszać i upiec ciasteczka przez 8 minut w 175 stopniach. A teraz pokażę Wam, jak zrobić taki ładny słoik na prezent. Bardzo ważne jest, by wykorzystać kolorowe rzeczy, bo wtedy ten słoik będzie ładnie wyglądał. Mi się już udało kupić taki świąteczny z wzorkiem, ale i tak chcę zrobić go w ten sposób, żeby był jak najbardziej kolorowy. Dlatego mam cukierki. Ogólnie przepis jest zdrowy, oprócz cukierków, bo są święta, więc można sobie pozwolić na coś więcej. Polecam Wam do przygotowania takiego ładnego słoika użycie zwykłej białej kartki i zrobienie z niej takiego trójkątu. W ten sposób będą składniki ładniej układać się w słoiku. Ok, więc zaczynamy od już mojej przygotowanej mieszanki mąki. Taki świąteczny prezent chowamy do torebeczki i wkładamy pod choinkę, nie zapominając o napisaniu instrukcji i dla kogo ma być ten prezent. Dobra, i teraz pokażę Wam, jak to będzie wyglądać ze strony tego, kto zostaje obdarowany. Prezent! To dla mnie? Wow! Co to może być? Instrukcja robienia ciastek? Ulala! Wsyp zawartość słoiczka do miski, dodaj jedno jajko i 150 g miękkiego masła. Raczej proste, pieczemy 8 minut. No dobra, to działamy. Te ciasteczka od świętego już mi się upiekły. Aż pachną genialnie. Ciekawe, jak smakują. No w tym roku to ten Mikołaj naprawdę przesadził z tymi prezentami. Słuchajcie, i właśnie w ten sposób możecie komuś sprawić mega dużo słodkiej radości. Korzystając z okazji, że właśnie oglądacie ten odcinek przed świętami, chciałabym Wam życzyć mnóstwo radości, spokoju w święta oraz szampańskiego Sylwestra. Odpocznijcie, oczyście głowy ze wszystkich problemów i jedzcie i bawcie się. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia pewnie już w przyszłym roku. Christmas time's got the best of me, then it starts to snow in a heart.